Trzy różne rzeczy musimy rozważyć. Pierwsza rzecz afrodyzjak władzy, czyli władza przyciąga. Natomiast większość mężczyzn no to siłą rzeczy przyciągają kobiety i y, może łatwo dojść do nawiązania w ogóle znajomości, bo sam afrodyzjak dobra nazwa władza jest afrodyzjakiem tak to działa. Druga rzecz to są nagle Pewni panowie się poczuli dowartościowali. Zanim zaistnieli w sejmie, to kim byli? No kto ich znał? Pięciu kumpli, trochę rodziny ze 20 osób, no może sąsiedzi, no może do 100 osób, prawda? Teraz miliony, <laughs> to może uderzać do głowy. jakie moje nazwisko jest wymieniane na terenie całego kraju. Dobrze czy źle jest w ogóle wymieniane. A trzecia rzecz to może być taka, że tam się zatraca poczucie rzeczywistości, bo ma się przekonanie, że się należy do wybrańców narodu. Żyje się trochę w swoim świecie. Bardzo dużo jest przywilejów. No i można potraktować seks jako przywilej związany z tym, kim się teraz jest. I te trzy rzeczy się mogą nakładać na siebie. Dlatego to nie jest zaskakujące. My byśmy chcieli, żeby oni byli jak De Gaulle. De Gaulle był Wielkim patriotom. Francję postawił na nogi. Był wzorem męża. Jak powiedział tak, to było tak. To my chcemy takich. No, no niestety, no to są trochę wzory rzadko spotykane.